Teraz jest taki, że tak powiem, no duży, duży niepokój u wielu z nas w naszych sercach. Natomiast no, ważne jest, żeby się nie poddawać, nie wątpić, bo Boża moc jest dla nas, przede wszystkim dla nas, ma nam pomagać. I z tą wielką myślą, a z tą dobrą nadzieją, z tym dobrym słowem, ja postanowiłem spotykać się każdej niedzieli od 15 marca, żeby tą nadzieję i w siebie, i w was wlewać. Żebyśmy mogli się troszeczkę uspokoić, porozważać, porozmyślać. No a wchodzimy w wielki tydzień, tak? Tak jak to mówiłem 15 i mówiłem to poprzez te moje koncerty coniedzielne. Zupełnie inny Wielki Post. Zupełnie inne święta nas czekają. W związku z czym w tą inność musimy jakoś się dopasować. Dzisiaj troszeczkę niespodzianek będzie, troszeczkę nowości, ale przede wszystkim wszystko ma skłaniać nas do tego, żeby pokazywać tą Bożą moc. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy jesteście. Po raz pierwszy tutaj po ostatnim koncercie jeden z moich znajomych, kolega Darek, napisał, że on mi podpowie, co z oświetleniem. No więc oświetlenie mamy inne. Czy lepsze? Oceńcie sami. Również dźwięk jest troszeczkę zmieniony po to, żeby no, był może, nie wiem, barwniejszy, trochę z echem troszeczkę. No zobaczymy, zobaczymy, jaka będzie wasza na to reakcja. No i zobaczymy, czy to w ogóle będzie coś lepiej od tego, co było. Zaczniemy od A czas biegnie. Utwór napisany do wiersza księdza Sylwestra Gaworka. Uczynić więcej, więcej z siebie dać. Więcej dobra, więcej czułości. A czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni, a czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata, krótsze miesiące, tygodnie i dni. Nie wiem dlaczego dzieje się inaczej, dlaczego jestem wstrzemięźliwy, taki małoduszny. Ucieka, coraz krótsze są lata, krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata, krótsze miesiące, tygodnie i dni. Czy zdążę jeszcze serce rozszerzyć? Płomyk miłości zapalić. Czas ofiarować.
je otworzyć. A czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata, krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata, krótsze miesiące, tygodnie i dni. Czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata, krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata, krótsze miesiące, tygodnie i dni. I to był pierwszy utwór do słów księdza Sylwestra Gaworka, który to napisał wierszy, tomik wierszy wydał w grudniu 2019 roku. A czas biegnie. Biegnie, biegnie nieustannie. I kwestia i pytanie do każdego z nas, jak my to życie, które tak biegnie, przeżyjemy. Czy dobrze? Czy, jak to się mówi potocznie, po macoszemu, ażeby tylko przebrnąć? Ja życzę każdemu z nas, każdemu, kto ogląda teraz tę transmisję, żebyśmy jak najlepiej mogli przeżyć to życie. Jezu, ufam Tobie. Jeden z moich takich pierwszych moich ulubionych utworów. Mówisz, nie bój się. Mówisz, to ja jestem. Lecz wiatr prosto w oczy wieje mi. Mówisz, nie lękaj się. Dalej, to ja jestem. Lecz czasem zaczynam gubić się. Tak bardzo chcę, Jezu, ufać Ci. Tak mocno, Jezu, ufać Ci. Miłosierdzie Twoje czuć każdego dnia. Tak bardzo chcę, Jezu, ufać Ci. Tak mocno, Jezu, ufać Ci. Miłosierdzie Twoje czuć każdego dnia. Słyszę, nie bój się. Słyszę,
jesteś, Jezu, ufam Ci. Wiatr przestaje wiać, bo jesteś Ty. Słyszę, nie lękaj się. Słyszę, to Ty jesteś, Jezu, ufam Ci. Ty odnajdujesz mnie. Tak bardzo chcę, Jezu, ufać Ci. Tak mocno, Jezu, ufać Ci. Miłosierdzie Twoje czuć każdego dnia. Tak bardzo ja, Jezu, ufam Ci. Tak mocno, Jezu, ufać Ci. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia. Tak bardzo ja, Jezu, ufam Ci. Tak mocno ja, Jezu, ufam Ci. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia. Tak bardzo ja, Jezu, ufam Ci. Tak mocno ja, Jezu, ufam Ci. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia. Jezu, ufam Tobie. Narodowa kwarantanna trwa dla mnie od 16 i chyba tak dla większości z nas od 16 marca. Papież Franciszek wypowiedział słowa, które mi bardzo osobiście się podobają w tym czasie. Utwór powstał od razu, już grałem tydzień temu, dwa tygodnie temu, ale no jakoś tak to się wpasowało w to, co myślę, że no chciałbym również i dziś ten utwór wykonać. Myślę o dniu, kiedy wyjdę na zewnątrz, jak się znów spotkamy. Myślę o dniu, myślę o dniu. Myślę o dniu, kiedy kawa w barze, uściski i bieganina powrócą do naszego życia. Myślę o dniu, myślę o dniu. Myślę o dniu, kiedy to, co się teraz dzieje, będzie wspomnieniem. Kiedy nasze zwyczajne życie będzie jak prezent, nieoczekiwany i piękny. Myślę o dniu. Myślę o dniu, myślę o dniu, myślę o dniu.
myślę o dniu, kiedy pokochamy wszystko, co dotąd wydawało się oczywiste, kiedy będziemy wdzięczni za każdą sekundę. Wszyscy razem. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Jeśli też myślisz o tym dniu, to zaśpiewaj. Myślę o dniu. 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 Do słów, czy też na podstawie słów papieża Franciszka. No myślę, że pośpiewamy trochę. Mieliśmy taki teraz wstęp do tego, żeby razem pośpiewać. Natomiast w tym momencie utwór, którego jeszcze na koncercie online, tym na żywo, internetowym, nie grałem. Utwór mojej córki. Utwór pod tytułem Życie. No i teraz mam nadzieję, że wszyscy się włączymy i zaśpiewamy, bo tekst nie jest długi, jest prosty i łatwo wpada w ucho. Więc zachęcam tym bardziej. Natchnieniem do robienia tego, co kochasz. Życie jest natchnieniem, natchnieniem. Życie jest natchnieniem do robienia tego, co kochasz. Życie jest natchnieniem, natchnieniem. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Jak powstawała pierwsza płyta GPS na niebo, kiedy już wszystko było dograne, moja córka, mając wtedy 9 lat, zeszła z zeszytem i powiedziała, napisałam wiersz. I to właśnie to. To jest cały tekst. Zaśpiewajmy wspólnie. Życie jest natchnieniem do robienia tego, co kochasz. Życie jest natchnieniem, natchnieniem. Życie jest natchnieniem do robienia tego, co kochasz. Życie jest natchnieniem, natchnieniem. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Ten tekst, który córka napisała, tak wkomponował się w to, co dzieje się we mnie wewnętrznie. To, że mogłem nagrać pierwszą płytę, to, że jest druga płyta. To jest właśnie to, życie jest natchnieniem. Więc zaśpiewajmy. Każdy z nas ma jakieś natchnienie.
dla Ciebie i do Ciebie. Życie jest natchnieniem do robienia tego, co kochasz. Życie jest natchnieniem. Życie jest natchnieniem do robienia tego, co kochasz. Życie jest natchnieniem. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Przez radość tego utworu, przez to, co niesie ten utwór, ten tekst przede wszystkim. Dziękuję Ci, córeczko, za super wiersz. Mam nadzieję, że kiedyś Ty też zaśpiewasz ze mną. Mam tą nadzieję. Tak, rozśpiewaliśmy się, ale mamy wielki, wielki tydzień, więc utwór Dzień, który teraz poleci, jest tym utworem, który idealnie się wkomponowuje i mówiłem to też już praktycznie za każdym razem, jak zapowiadam ten utwór. Każdy z nas, jak budzi się rano, ma nadzieję na to, że będę cudowny. Dzisiaj się poprawię. Dzisiaj będę rewelacyjny. Dzisiaj się nie pokłócę z nikim. A na koniec dnia klękam i zastanawiam się. Boże, dlaczego znowu? No tak to w życiu bywa, ale nie należy wątpić. Budzę się rano, mówię, jak celnik Zacheusz będę rozdawał, jak Szymon będę nosić krzyże innych, jak Weronika będę ocierać twarze. Jak Szczepan da mi się kamienować, jak Jezus na krzyżu będę przebaczać, jak Franciszek będę kochać. Wieczorem spoglądam w lustro i widzę Adama, który dopiero co zjadł owoc, Kaina, który dopiero co zabił Judasza,
który dopiero co stracił. Widzę Piotra, który dopiero co się zapadł. Piłata, który dopiero co obmył ręce. Judasza, który dopiero co zdradził. I zasypiał na mokrej od łez poduszce. Zasypiał na mokrej od łez poduszce. Zasypiał na mokrej od łez poduszce. A w nocy przychodzi Jezus i pyta. A w nocy przychodzi Jezus i pyta. Miłujesz mnie? Miłujesz mnie? Czy mnie miłujesz? Nigdy nie wiemy, czy to, co robimy w danym momencie, to robimy, może czasami się wydaje, że robimy coś cudownego dla wszystkich, a może się okazać, że tylko jednej osobie to w tym momencie pomoże. Nigdy nie wiemy. I tak samo ja, robiąc te koncerty, nie wiem, ile osób będzie danego dnia oglądać. To nieistotne. Bo może właśnie w tym momencie, może właśnie tobie ten tekst, ten czy inny, pomoże. Mi śpiewanie tych tekstów pomaga, bo to ja też śpiewając, tworząc, modlę się. Modlę się za was, którzy oglądacie. Modlę się za swoją rodzinę, za siebie, za świat, za Polskę. Utwór, który Józef zatytułował, i ten tytuł już zostanie. Wołanie. Utwór z tak zwanych kwarantannowych, czyli nowość. Jak kiedyś ty w ogrójcu, tak dzisiaj ja. Modlę się i drżę. Strach i lęk, krople potu zalewały ciebie jak dziś mnie. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Lecz nie moja wola, lecz twoja niech dzieje się. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Lecz nie moja wola, lecz twoja niech dzieje się. Thank you.
Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kiel. Lecz nie moja wola, lecz Twoja niech dzieje się. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kiel. Lecz nie moja wola, lecz Twoja niech dzieje się. Witam wszystkich, którzy się dołączają w trakcie. To jest taki, no, dla mnie znowu nowy sposób na połączenie. Nie wiem, potwierdźcie, czy wszystko jest ok, czy dobrze słychać, czy gdzieś tam coś jest za głośno, za cicho, za jasno, za ciemno. Cokolwiek, dajcie sygnał. Utwór, który grałem na drugim koncercie, tym z kategorii online, do słów świętej siostry Faustyny. Tytuł: Obecność. Wszystko się kończy na tej łez dolinie, łzy przepłyną i ból ustanie. Jedno tylko nie zginie, miłość ku Tobie, Panie. Się kończy na tej łez doliny i łzy przepłyną i ból ustanie. Jedno tylko nie zginie, miłość ku Tobie, Panie. Są krótkie, jak widzicie, powtarzają się, to takie akty strzeliste, które łatwo można zapamiętać i powtarzać w ciągu każdego dnia, w ciągu każdej godziny. Więc teraz spróbujmy, włączcie się. Wszystko się kończy na tej łez dolinie. Wszystko się kończy na tej łez dolinie. Przepłyną i ból ustanie. Jedno tylko nie zginie, miłość ku Tobie, Panie. No i mam tutaj teraz takie informacje. Widać, słychać, jest ok, wszystko dobrze widać, słychać dobrze, ale obraz rozmazany. No tutaj to pewnie coś z internetem, jeśli rozmazany. Przepraszam, jeśli to z mojej winy. Teraz kolejny utwór, który wykonam, no to jest ten mój utwór dla, no ten taki ważny. Ważny, bo wiąże się z trudnym doświadczeniem. Grałem go tydzień temu. No to jest... No też mam nadzieję, że włączycie się w refren, że będziemy śpiewać wspólnie i że przede wszystkim te słowa pomogą na każdy dzień. Witam wszystkich, którzy dołączają w trakcie.
Gdy ktoś powie słowo złe, Ty mów: Jezu, ufam Tobie. Kiedy będzie bardzo źle, mów: Jezu, ufam Tobie. Jak zaufasz z serca, nic nie może ci się stać. Powtarzaj tylko: Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Jak zaufasz z serca, nic nie może ci się stać. Powtarzaj tylko: Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Nie myśl, co inny myśli. Mów: Jezu, ufam Tobie. Nie myśl, co inny miał na myśli. Mów: Jezu, ufam Tobie. Jak zaufasz z serca, nic nie może ci się stać. Powtarzaj tylko: Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Jak zaufasz z serca, nic nie może ci się stać. Powtarzaj tylko: Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Już jest dobrze, nie boję się. Mówię: Jezu, ufam Tobie. Chciałbym, by zawsze było tak. Chcę mówić: Jezu, ufam Tobie. Jak zaufam z serca, nic nie może mi się stać. Powtarzam tylko: Jezu, ufam Tobie. Powtarzam w kółko. Jak zaufasz z serca, nic nie może ci się stać. Powtarzaj tylko: Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. W zeszłym tygodniu wykonałem pierwszy raz utwór pod tytułem Trzy kropki. To wiersz napisany przeze mnie w 1998 roku, a w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu powstała muzyka. Też tekst wkomponowywuje się w wielki tydzień, w którym jesteśmy.
kolejny cios. Mocniej ukrzyżuj, głośniej na krzyż. Wciąż nieustannie wbijam ci gwoździe, biczuję cię. A ty nic nie mówisz, cisza, pokora. A ja pluję, popycham i szydzę. A ty mówisz, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A ty nic nie mówisz, cisza, pokora. A ja pluję, popycham i szydzę. A ty mówisz, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I słyszę huk ogromny, huk przebijanych gwoździ, huk przepełniony boleścią, huk krwawy, zawistny i złośliwy. A ty nic nie mówisz, cisza, pokora. A ja pluję, popycham i szydzę. Jezu, przebacz mi, bo nie wiem, co czynię. Przebacz mi. A ty nic nie mówisz, cisza, pokora. A ja pluję, popycham i szydzę. Jezu, przebacz mi, bo nie wiem, co czynię. Przebacz mi. Jezu, przebacz mi, bo nie wiem, co czynię. Przebacz mi. Jezu, przebacz mi, bo nie wiem, co czynię. Przebacz mi. Jezu, przebacz mi, bo nie wiem, co czynię. Przebacz mi. Kolejny utwór to znowu będzie do słów księdza Sylwestra Gaworka. Daj im poznać. Daj im poznać. Mam nadzieję, że dobrze słychać, lepiej widać. Tutaj niewiele zdziałam, no internet jest jaki jest. Rodzina u mnie pięcioosobowa, wszyscy pracują zdalnie. Więc tak to może być, że gdzieś tam zostały te internety zżarte. Gdy
twarze ludzi będzie smagał huraganowy wiatr. Gdy ogłuszy ich grom z nieba i oślepią pioruny, gdy ulewny deszcz zamieni się nagle w powódź, daj im poznać, że nie jesteś wcale daleko. Pozwól im usłyszeć twój głos. Daj im poznać, że nie jesteś wcale daleko. Pozwól im usłyszeć twój głos. Gdy trzęsienia ziemi powalą domy, gdy tsunami zatopią miasta i wsie, gdy susze wypalą ostatnie źdźbła, daj im poznać, że jesteś całkiem blisko. Pozwól im dostrzec twoją obecność. Daj im poznać, że jesteś całkiem blisko. Pozwól im dostrzec twoją obecność. Gdy świat zapłonie ogniem nienawiści, gdy morderczy szał zakwitnie na ziemię, gdy krwawe wojny uśmiercą miliony, daj im poznać, że jesteś obok nich. Pozwól im poczuć twoją miłość. Poznać, że jesteś obok nich. Pozwól im poczuć twoją miłość. Daj im poznać, że nie jesteś wcale daleko. Daj im poznać, że jesteś całkiem blisko. Daj im poznać, że jesteś obok nich. Pozwól im poczuć twoją miłość. Daj im poznać. Nazwałem ten koncert dzisiejszy tytułem Boża Moc, bo Boża Moc jest wielka. To po pierwsze, bo Boża Moc ma każdego z nas uświęcać, ubogacać, wzmacniać na każdy dzień. Ale bez wiary to ciężko tą Bożą moc znaleźć, wyszukać. Można powiedzieć, ciężko wyłuskać. Wiara jest niezbędna. Od tego należy wyjść. Tak sobie myślę teraz, żeby powtórzyć coś, co mówiłem przy którymś z koncertów wcześniejszych. Czemu nie gram wesołych utworów tylko, żywych? Bo ja chcę być sobą. Chcę wam przekazywać
siebie, to co ja czuję, co przeżywam. Dlaczego nie gram disco polo, tak? Miałbym więcej kasy, niektórzy mówią. Nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. Możliwe, że tym koncertem pomogę tobie, bratu obok, siostrze obok, a może po prostu sobie. Każdemu życzę wiary. Stracić wiarę to więcej niż majątek postradać. Dobra można odzyskać, lecz nie wiarę. Stracić wiarę to więcej niż majątek postradać. Dobra można odzyskać, lecz nie wiarę. Jedynie raz, razem z życiem, wierzenia dziedziczycie. Lecz klauzulę, choćby jedną, wymarzysz, a stajesz się nędzarzem. Stracić wiarę to więcej niż majątek postradać. Dobra można odzyskać, lecz nie wiarę. Stracić wiarę to więcej niż majątek postradać. Dobra można odzyskać, lecz nie wiarę. Momencik, momencik. Słuchajcie, utwór, którego nie grałem jeszcze na koncertach online. Rzadko grałem na koncertach na żywo, a to z tego względu, że na płycie pod tytułem Niebąd, na tej mojej drugiej płycie, są tam niesamowite chórki Ani. Ani, która gra na tej drugiej płycie na skrzypcach, ale również w kilku utworach po prostu nadaje dźwięku, nadaje głosu. Momencik, bo coś mi tutaj się niedobrego dzieje. Dobrze, nic. Mam nadzieję, że słychać, tak?
Dobrze. Boża moc. To jest tytuł koncertu, a utwór, który zagram, to Powerbank. My sami niewiele jesteśmy w stanie zdziałać, tylko czasami dochodzimy do tego długo. Sam nie dam rady, zrozumiałem to, potrzeba mi Twej mocy, Panie, łaski ześlij mi. Sam nie dam rady, zrozumiałem to, potrzeba mi Twej mocy, Panie, łaski ześlij mi. Ile człowiek musi paść, ile razy musi wstać, ile mamy wylać łez, by zrozumieć, że sam nie dam rady. Potrzeba mi Twojej mocy, Panie, łaski ześlij mi. Sam nie dam rady, zrozumiałem to. Potrzeba mi Twojej mocy, Panie, łaski ześlij mi. Ile mam trudności przejść, ile razy życie ma dać mi w kość, ile razy zranią mnie, bym zrozumiał, że sam nie dam rady, zrozumiałem to, potrzeba mi Twej mocy, Panie, łaski ześlij mi. Sam nie dam rady, zrozumiałem to, potrzeba mi Twej mocy, Panie, łaski ześlij mi. Powerbank. Taki jest tytuł. I taki miał być, tak zdradzę wam, tym, którzy słuchają tego koncertu, taki miał być tytuł drugiej płyty. Nie, wcale ten niewątp, który jest, ale właśnie Powerbank. To w międzyczasie przyszło natchnienie, przyszedł ten tekst do utworu właśnie niewątp. A teraz dochodzimy do tytułu koncertu. Tytuł utworu również jest Boża Moc. Katarzyniec, sługa Boży, Benanty Katarzyniec. W Kalwarii Pacławskiej, koło Przemyśla, w Bieszczadach, jest jego grób. Tam również żył, tam również nauczał. Zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, do zapoznania się z tym sługą Bożym, który mamy nadzieję, mam ja nadzieję, że niedługo będzie błogosławionym. Bardzo ciekawa postać. Nazywany jest takim polskim Szarbelem. Boża Moc.
Ty dajesz nam, Panie, pomocników w drodze. Ty dajesz nam, Panie, pomocników w drodze. Jeśli mam problem z pracą, jeśli jest problem ze zdrowiem, jeśli mam duży kredyt, penanty pomoże. Penanty pomoże. Nie znam go długo, ale zaciekawił mnie. Sługo Boży, Benanty, proszę, znasz się. Nie znam go długo, ale zaciekawił mnie. Sługo Boży, Benanty, proszę, wstaw się. Jeśli mam problem z pracą, jeśli jest problem ze zdrowiem, jeśli mam duży kredyt, Benanty pomoże. Benanty pomoże. Benanty pomoże. Boża moc. Taki był to utwór. A teraz słuchajcie, utwór, którego bardzo dawno nie grałem, z pierwszej płyty, z płyty GPS na niebo. To jest tak, że ta pierwsza płyta to tytuł GPS na niebo składa się tak jakby ten tytuł z dwóch utworów. Pierwszy to GPS, który grałem w zeszłym tygodniu na przykład, a drugi to niebo. I właśnie teraz zagram utwór niebo. Z góry przepraszam, bardzo dawno nie grałem. Ale dla was robię to, że wyznaczam sobie cele, bo może właśnie tobie, mi w tym dzisiejszym dniu jest to potrzebne. Każdego, lecz nie każdy tam dotrze. Niebo jest dla każdego, lecz nie każdy tam dotrze. Niebo jest dla każdego, lecz nie każdy tam dotrze. Niebo jest dla każdego, lecz nie każdy tam dotrze. Czy z kłamstwem w sercu można kochać? Czy bez prawdy można żyć? Czy z kłamstwem w sercu można kochać? Czy bez prawdy można żyć? Niebo jest dla każdego.
widok. Niebo jest dla każdego, lecz nie każdy tam dotrze. Niebo jest dla każdego, lecz nie każdy tam dotrze. Niebo jest dla każdego, lecz nie każdy tam dotrze. Czy z kłamstwem w sercu można kochać? Czy bez prawdy można żyć? Czy z kłamstwem w sercu można kochać? Czy bez prawdy można żyć? Niebo oddala się. Niebo oddala się. Którego też bardzo dawno nie grałem, też z pierwszej płyty, utwór pod tytułem Miłość. Słowa święta Matka Teresa z Kalkuty, jedna z bardzo ważnych świętych dla mojej rodziny, dla mnie osobiście. Dlatego też na pierwszej płycie jest sporo utworów, do których właśnie jej słów napisałem melodię. Miłość. Posłuchacie tego tekstu, to właśnie tak chciałbym, żeby każdy z nas funkcjonował. Żeby wypowiadał to, takie słowa, które by nie raniły innych. Życzę tego każdemu. To, czym przepełnione jest serce me, płynie też przez usta me. To, czym przepełnione jest serce me, płynie też przez usta me. Będę więc mówił o miłości. 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 To, czym przepełnione jest serce me, płynie też przez usta me. To, czym przepełnione jest serce me, płynie też przez usta me. Będę więc mówił o miłości. Będę więc mówił o miłości. Będę więc mówił o miłości.
będę więc mówił o miłości. Utwór Miłość. Słuchajcie, i teraz to będzie niespodzianka dla wszystkich. I mam jeszcze, teraz w tym momencie pojawił się stresik. A mianowicie, miałem telefon od Józefa, który ogląda z całą rodziną. A mam nadzieję, tenże koncert ogląda też każdy, także bardzo za to dziękuję. I Józef do mnie zadzwonił i zapytał, czy nie stworzyłbym, żebym z tyłu głowy gdzieś miał stworzenie hymnu dla Stowarzyszenia Zawsze Razem. No więc mam to do siebie, że siadam i myślę. A jak myślę, to coś zawsze powstaje. Ja nie mówię, że to już jest to, że to już jest ten hymn. Ale utwór powstał z myślą o tym. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. A chciałem przy tej okazji pozdrowić bardzo serdecznie Kubę. Kuba, trzymaj się. Witaj. Nowość całkowita i kompletna. Ja nie jestem inny, inaczej się tylko wysławiam. Mówię to, co myślę, ale jestem taki sam. Zawsze razem. Czyni mnie innym, czyni mnie mną. To, co czyni mnie innym, czyni mnie mną. To, co czyni mnie innym, czyni mnie mną. To, co czyni mnie innym, czyni mnie mną. Zawsze razem piszę, tworzę i śpiewam. Zawsze razem. To, co czyni mnie innym, czyni mnie mną. 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 Thank you.
To, co czyni mnie innym, czyni mnie mną. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Jak patrzę na czas, no to te koncerty nam się lekko wydłużają. Ale mam nadzieję, że z przyjemnością spędzacie ten wieczór ze mną, z moją twórczością, z moimi utworami, że razem śpiewamy, razem możemy pomyśleć, porozważać, pomodlić się. Mam nadzieję, że wszystkim nam na dobre ten wieczór przyniesie, że tak powiem, dużo, dużo owoców. Na Wielki Tydzień serdecznie pozdrawiam i no co, do zobaczenia w niedzielę wielkanocną za tydzień. Pozdrawiam.